Dzień dobry, tu Litwa Nieoczywista, czyli Ania i Ewa. A z nami jest Niemen, czyli największa i moim zdaniem najnudniejsza litewska rzeka. A ponieważ pogoda jest dzisiaj przeurocza i wyjątkowo sprzyja uprawianiu sportów wodnych, zabierzemy dzisiaj Państwa na kajaki. Idziemy! Takie nudne rzeki. Wszystkie są na swój sposób ciekawe. Jakie rzeki polecałby pan początkującym kajakarzom? Poleciłbym właśnie Niemen. Ma bardzo powolny nurt, są odcinki, na których jest co robić, ale są też takie, na których tylko trzeba sterować kajakiem, żeby płynął prosto. Wsiadasz do kajaka, zamykasz oczy i budzisz się nad Morze Bałtyckim. A dla kogoś, kto potrzebuje trochę więcej emocji? No siebie warenę. Dla początkujących może być niebezpieczna, zwłaszcza wiosną. Wymaga wtedy umiejętności, ale latem jest nieco spokojniejsza. Ile pan czasu spędza w kajaku? Od początku marca, każdej niedzieli, pływam po Niemnie. Niemnem! Tą nudną rzeką! Przede wszystkim to sport. Najpierw płynę pod prąd, potem wracam. Proszę Państwa, Niemen jest rzeką cud dla początkujących, którzy właśnie tak z prądem i dla tych, którzy chcą mieć bicepsy pod prąd. Więc tak, będziemy płynąć mereczanką z prądem, wpłyniemy do Niemna też z prądem. Jeśli nam się nie uda dobić do brzegu, to się spotkamy nad morzem. Albo w Wilnie. Nie pamiętam, w którą stronę płyniemy. Czy zna Pan jakieś ćwiczenia rozgrzewające? Trzeba po prostu podnieść kajak i zanieść go na miejsce. I już. Pierwsza rozgrzewka za nami. Wejście do kajaka to druga rozgrzewka. Super. I wystarczy. Dobra. To co? Za kajak! Przebraliśmy się w tradycyjne ludowe stroje do kajakarstwa. Litewskie tradycyjne stroje do kajakarstwa. Aloha! Aloha! O, są wiosła! Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu bardzo. Lewa. A ty od razu dyrektor. Prawa. No nie. Lewa. Obudził się we mnie dyrektor. A nie, ale ty wiesz, że... Dawaj, dyrektor ci się obudzi po zakręcie, okej? Okay? Tak. Słuchaj, między drzewem a wyspą, tak? Krakalam, krakalam i wykrakalam. Proszę państwa, nie sztuką jest wejść do kajaka i płynąć przed siebie. Sztuką jest wiedzieć, gdzie z niego wysiąść. Mereczanka okazała się rzeką laskawą, ale Niemen postanowił się zemścić za to, że tak na niego gadaliśmy. Jak już z Anią minęliśmy tak zwaną Wyspę Miłości, okazało się, że miejsce, w którym mieliśmy zakończyć nasz spływ, jest kilkaset metrów wcześniej. Tak, wcześniej. Już nigdy nie powiem, że to nudna rzeka. Na takim spływie kajakowym jeszcze nie byłam, kiedy się przewiosłowało kilometr pod prąd Niemny. Ale było warto. Widoki piękne, pogoda też nam dopisała. Tego typu wyprawy nie znajdziecie Państwo w żadnej ofercie turystycznej, nawet lokalnej. Jestem przemarznięta i przemoknięta do granic możliwości. Marzę o tym, żeby usiąść przy jakimś piecu z kubkiem gorącej herbaty z miodem. Znam pewne miejsce, w którym się rozgrzejemy. I co, weźmiemy ciepły prysznic? Nie, raczej ubrudzimy się do granic możliwości. Bo to jest Litwa Nieoczywista, ale będzie ciepło. Przyjechaliśmy do pana Piatrasa, jednego z nielicznych twórców czarnej ceramiki na Litwie. A gdzie jest ceramika, tam muszą być piece. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego czarna ceramika jest czarna? To stary, ponad tysiącletni sposób na uszczelnianie naczyń.
daga po prostu, jest ceramika. Glinę wypala się jak zwyczajną ceramikę, ale kiedy temperatura w piecu osiągnie 1000 stopni, do pieca wrzuca się smoliste drewno sosnowe i szybko zasypuje się piec, żeby dym nie wychodził na zewnątrz. Węgiel w wysokiej temperaturze zatyka pory w naczyniu i tym samym je uszczelnia i zabarwia na czarno. Czyli głównym celem, dlaczego ludzie to robili, nie był ten piękny czarny kolor, tylko to, żeby naczynie stało się szczelne. Tak, a później pojawiły się szkliwa i powoli wyparły czarną ceramikę. Po wojnie była wytwarzana już tylko w okolicach Mereczu. Co pan lubi w tej pracy? Najbardziej lubię proces twórczy. Kiedy tworzę na wystawy, czy jakieś ciekawe przedmioty na zamówienie. Jakie było pana najnudniejsze zamówienie? Robiłem talerze dla restauracji. Pokaże nam pan choć troszeczkę, jak to się robi? Dobrze, trzeba wziąć glinę i wyrobić. Z dobrze wyrobioną można iść na koło garncarskie. Pokażę różne formy, jakie można robić. To jest prawdziwa magia. I stawiamy. Kiedy zastygnie, można dekorować. Od razu można zmienić kształt. Ajajaj, pan zgniótł taką piękną miskę. Nie, pan z rzemiosła zrobił sztukę. Teraz panie spróbują? Tak, jeśli można. Pierwsza ja? Tak. Ania, nie przynieś nam wstydu. Ewa, co byś chciała? Żyrafę, słonika? Głębiej, głębiej. Ewa, ma miskę! Też chcę, żeby tak wyrosła do góry, jak pana. Ajajaj. Myślę, że jest piękny. Teraz zobaczymy, jak Ewie wychodzi. Ojej, naprawdę. Naciskając pedał, wprawiamy koło w ruch. Piętą w dół zatrzymujemy. No dobra. Kładziemy w centrum. A, tak? No, tak. Nie może się ślizgać. Prawie żyrafa. Oj, teraz coś tutaj. Tak? Będzie pasować do mojego talerzyka. Już to widzę. No nie jest to żyrafa, ale... Prawie słonik. Postaw do kompletu. Dobrze. Piece widziałyśmy, choć akurat dziś pan Piatras w nich nie napalił. Mówi się trudno. I zwiedza się Litwę dalej. Ania, nie wiem jak ty, ale ja do kajaka dzisiaj nie wsiadam. Wrócimy na kajaki, jak będzie przynajmniej 20 stopni cieplej. Piec znalazłyśmy, ale zapomniałyśmy poprosić o herbatę z miodem. Ale ja wiem, gdzie możemy znaleźć miód i to w dodatku miód dzikich litewskich leśnych pszczół. Tutaj? Chyba nie. Miód jest tam. Musimy tylko odgonić pszczoły i się do niego dobrać. To ja już chyba wolę wrócić do kajaka. Nie! Dzielę! Pszczoły! Hej, pszczoły! Schowały się przed deszczem i przed nami. Znalazłyśmy jednak człowieka, który na leśnych pszczolach zna się tak jak nikt inny. Czy można u pana dostać miód na herbatę?
Tak, mamy trochę miodu z barci. Każdy, kto ma ochotę, może go spróbować. Taki miód można również u nas kupić. Różni się od innych miodów tym, że jest utarty z całym plastrem, z woskiem, z pyłkiem kwiatowym i propolisem. A brzuch nie zalepi się od tego wosku? Nie znam nikogo, kto mógłby zjeść tyle miodu, żeby mu się brzuch zalepił. Jeszcze mnie to nie było. Pan jeszcze nie wie, ile ona może miodu zjeść. Jak dobrze rozumiem, to państwo biorą taki rój pszczół, szukają jakiejś dzikiej dziupli i tam te pszczoły zadomawiają? Jest trochę inaczej. My tylko robimy barcie, takie dziuple w drzewach, a pszczoły same do nich przylatują. My nie robimy praktycznie nic. Ingerujemy minimalnie. Robimy barć i ją zostawiamy na drzewie. Przychodzimy latem, pszczoły już w niej mieszkają. Przychodzimy jesienią, wybieramy miód. To, co dotyczy roi pszczół, to tradycyjne pszczelarstwo. Ale rozumiem, że te dzikie pszczoły mieszkają wysoko. Tak. Na drzewie. Tak. I jak pan ten miód wyjmuje? Wdrapując się na drzewo. Można to robić na różne sposoby. Można na przykład przy pomocy takich lin, które tu wiszą. Są uniwersalne. Można wdrapać się na każdą wysokość, do każdej barci. Co w Muzeum Pszczelarstwa robią te sprośne rzeźby? To jest część leziwa. Przytwierdza się ją właśnie do tej liny, o której opowiadałem. I dzięki temu możemy wspinać się na drzewa. Za pomocą leziwa dziś już na Litwie rzadko kto umie wspinać się na drzewa. Zostały nas 2-3 osoby. A pszczoły często pana żądlą? Tak. Po raz pierwszy zająłem się pszczołami, będąc w Kalifornii. Wyjechałem jako pszczelarz. I tam dowiedziałem się, że jak każdy normalny człowiek jestem uczulony. Ale to uczulenie, jak u większości ludzi, przechodzi po jakimś czasie. Nie jest to bardzo silna alergia, która może spowodować śmierć. Po prostu trochę się puchnie. Ja też puchłem na początku, jak wszyscy. Czyli po prostu w Kalifornii trochę pan popuchł, a później przyjechał pan tutaj w duńskie lasy i stwierdził pan, że nic z tym strasznego. Że będzie pszczelarzem. Będzie pan pszczelarzem. No tak, tak to jakoś wyszło. Czy możemy też się wspiąć na drzewo? Czy Ewa też może wspiąć się na drzewo? Możemy spróbować. Czy jak wyciąga pan ten miód z tej dziupli, to zakłada pan ten specjalny kapelusz z taką osłoną? Jakie piękne! Nie. To jest pana kapelusz? Nie, to jest... Mogę przymierzyć ten z Biedronkami? Pszczoły jakby nas zobaczyły, same by nam oddały miód. Są jeszcze inne i jest taki kostium pszczelarza. Potrzebny nam dym, żeby wyploszyć pszczoły. Próbujemy zapalić ogień za pomocą krzemienia. Jak rozumiem, w pobliskim kiosku nie można kupić zapałek. A po co nam ten dym tak naprawdę? Dym wywołuje u pszczół sygnał alarmowy, że pali się dom, więc muszą z tego domu uciekać. A jak trzeba uciekać z domu, to co trzeba robić? Wziąć wszystkie dokumenty i zadzwonić pod 112. Bardzo dobrze. A pszczoły co robią? Co biorą zamiast dokumentów? Miód? Tak. One napełniają swoje brzuchy miodem. A kiedy ich brzuchy są pełne miodu, nie mogą żądlić. Jak robią pszczelarze? To co, mamy dymek? Leziemy na drzewo. Mistrzostwo świata, co? Wow! Czy tą linę zrobił pan sobie sam? Tak. Jeszcze linę zrobił sobie sam. Za to mi płacą, za to mi płacą. Dobra, byle nie puścić obu naraz. Boże! Wysoko i daleko jeszcze, nie? Wysoko. Nie wiem, dbam o to, żeby nie napadła na ciebie żadna pszczoła. Powiem tak, ten miód jest naprawdę wart tych 40 euro za kilogram, które kosztuje. Idziemy na herbatę. Ja.
ratunku. Ratunku. Chcesz herbatę? Nie, muszę najpierw coś złowić. Jak państwo widzicie, Litwa jest pełna atrakcji. Lasy są pełne miodu. Bierze. Ciągnij. A rzeki pełne ryb. Jaki to gatunek? Jak to jaki? To jest litewska złota rybka. No co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Zapraszamy na Litwę. Jest nieoczywista. I co? Będzie kolacja? Nie dziś. Ajajaj. Jo, tu jest zając. Może ma wściekliznę. Tu widzisz, jaka kość leży. To poprzedniego człowieka, który wszedł tutaj na dół. A mówiłam, jedziemy do sanatorium. Na kajak, na kajak. Dum, 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 dum. No bo ja myślałam, że to będzie bardzo zawarte. Ale w ogóle nie jest. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i jej. Aj, ugryzło mnie. Nadziałaś mi na haczyk.